czyli w sumie na siódemka jest. No dobrze. No. Trochę mało, ale dobra. Ja trochę na godzie jestem, bo dawno online jeździłem w tym GTS-ie, masakra jakaś. To ja sobie kupiłem tego GTS-a za to 150 zł. GTS-a czy GT7? GT7, tfu. No ja w GTS-ie na razie. Muszę kupić GT7, ale najpierw chcę GTS-a dorobić ja do końca. Tak, kupiłem GT7 i będę teraz, znaczy ten, i teraz kupiłem jednak już czasem Corsę. GT7 spada na trzecie miejsce w tym momencie, mimo że to nawet nie jest naprawdę niezgłupia gra. I już proszę, penalty grid. Pięknie. Jaki najlepszy GT1? Nie wiem. Ten ma najlepszy dźwięk. Panoz. Dobra, spadam za jaki taki najlepszy? Porsche. Najlepszy dźwięk ma Panoz, bez dwóch zdań. Nie no, Porsche, Shark, Katej. Ja to teraz wariuję na tym wyścigu, jak słucham tego dźwięku. To tak on czubi, tej. Ty na kwal mnie wypuścili z zimnymi oponami, no bez kitu. Powiedziałeś, że masz tego Red Bulla, nie? A czym jeździsz? Panozem. No, jaka marka, taki team, no co zrobisz? Tak szybko zmienia. Wow! Naprawdę są zimne. Uwaga, poszukanie, stoję w poprzek toru. Oj, oj, jak ty stoisz, kurde, to... 8 nas jest końcem. 8. Dobra, ja też jadę. Myślałem, że są koce grzewcze, bez kitu. A tylko w tych bogatych teamach. No to jakiś amerykański dziad, nie? Jakiś handicap w ogóle mam. Nice and steady, powiedział. Wiecie, cię zna. Dobra, zaraz je podgrzejemy. Ale ustawiłem sobie piękną strategię, wiecie? Ze strzałkami do boksu? Opowiem wam taką ciekawostkę, którą przypadkiem dowiedziałem się niestety. Jak miałem ten samochód zastępczy, to każdy auto od 2011 roku przy wskaźniku paliwa ma taką strzałeczkę, która to najlepsza. Tak. Nie wiedziałem o tym, bez kitu. A to już wcześniej auta też to miały. Niektóre, nie wszystkie. No, nie wszystkie, ale od któregoś roku to jest D. Od któregoś roku to jest wymóg. Nie? Nie wszystkie, bo nasz firmowy pugot tego nie ma. To jeździsz różnymi autami, a potem podjeżdżasz pod dystrybutor, wychodzisz. Kurwa, nie ta strona. Kurde! Ej! Kto mnie stuknął? To. Kto mnie stuknął? Elegancko powiedział. Stałem sobie w poprzek toru jak człowiek, to ja to nie stukam. Ty, no jechałeś lewą częścią tora, to na prawą zjeżdżasz, jak ja prawą lecę. To nie jechałem, ja stałem w poprzek toru. No to ci się zsunął na luzie. No to może na luzie, nie zbiorę z tego, nie zabiłem. Kurwa, hamulec masz. Ale tego hamulca tylko frajerzy używam. Nie, ręcznie. Nie w tym wieku, jakby mały to używałem ręcznie, bo teraz to wiesz. No czekaj. Teraz mam elektroniczny, 15... kurde, elektroniczny w samochodzie i idzie. Albo mamy w Ferrarku jeżdżę też ładnie zżeryja. Ale powiem ci, że Panoz zżeryja, także uszy. Nie, ale tak sobie pomyślałem, że wiele osób będzie Panozem jechało. Tylko dwie jadą. Właśnie ze względu na darcie ryja. Ale nikt nie jedzie Nissana. A jest Nissan? 300. Jest. A, bo nieładny. No. O, siadło. Znaczy, ja powiem tak, pojechałbym Nissanem, ale jak wsiadłem do tego auta, to się okazało, że nic nie widzę przez tą szybę, więc... O, ma to głupi tak właśnie z tym. Znaczy, ja powiem ci, że jadę GT1-em. Kurde, trochę ta wycieraczka przez środek, ale... Wiecie, że jak przyjebie, gdzieś to odpadnie. Oj, znowu. Kto Mercedesem jedzie? No, Hamilton! Nie powiedział, że mam teraz zrobić one clean, perfect lap. To nie możesz ich zawieść teraz.
Bo tam wyraźnie, wyraźnie słychać, że na ciebie liczą. Nikogo zabić. Wyraźnie słychać, że na ciebie liczą. Ale jeszcze mam podanie do zamiaru wykończenia. O, stukałem bandę. To już policzyli? Nie, nie, jeszcze dobrze jadę. No, nie mogę tu jechać, kurde. Spodziewany 1.38.7 i nie mogę jechać. Za co masz karę już? Przekroczyłem prędkość w boksie wyjeżdżając. Zapomniałem o tych takich szczegółach. Dawno nie jeździłem. Tak. Oficjalnie ostatni. A dużo tam tej kary? Bo nawet nie wiem. Jedna pozycja. A, tylko jedno. Jestem zdarzony. Stoję. Nie! Już myślałem, żeby na czołówkę wjedziesz. A powiem ci, że jakby to był wyścig, to bym się bardziej hamował. Miałem taką ochotę trochę. No tak myślałem, ale szeroko wyjechałeś z tego zakrętu, myślę, oho. No i w takim sensie za Martą startuję. Ja na razie jestem ostatni, ale jeszcze jest szansa. Minuta 44 sekundy. No za chwilę będę przekraczał metę. Zwei hour. Nie mam pojęcia jak po niemiecku jest godzina. No to jest moja szansa. Dobra. Dobra, a ten, ile jest potem jeszcze wolnego po tym po kwalifikacjach, właśnie pamiętam? Dwie minuty. Tyle, bo dwie minuty. Dobra. Jakby coś, to krzyżcie głośno, zdejmuję słuchawki. Ty, ale jaram się na ten jutrzejszy sprint. Ciekawy jestem, jak to będzie. Jaki sprint jutro? Kwalifikacyjny, F1. A, ten. No, ciekawy jestem, czy Verstappen faktycznie taki szybki jest. Czy dzisiaj mu się udało? Czas okrążenia anulowany, to idź ty. Ale jadę do końca. Zobaczymy, ile by było. Może zdążysz przed metę, masz 20 sekund. Na pewno nie. O, stuknąłem.
Dobra. Sesja prawie zakończona. Zaraz wracam. Jeden 42 by było, gdyby nie ten, jakby mi nie zaliczyło tego gówna. Spoko, będę co w ostatni prawie. Dobra, 2 minutki przerwy na siku, nie? Tak, 2 minutki teraz będzie start i... Tylko sobie ustawię ten, wczytam sobie wyścig. Ja sobie strategię ustawię. I zobaczyć, tylko trzeba mam opony dobre... Jestem obecny. Pewny bak. Ja na płuca jeszcze dobre. Dobra. Teraz 2 godziny przerwy. Postoju, czyli tak. Idziemy teoretycznie na 2 pity najpierw. Kurde, czas leci. Nie zgadza się. Sofcik. Jest. Dobra, i żeby tylko dojechać, nic więcej nie jest. Sofcik, pizza, znaczy tires and fuel. Jedziemy na... tak. Ślimak? No? Gdzie ty mieszkasz, że ty masz ten, cały czas masz żółty, cały czas masz czerwoną albo żółtą kreskę za się tego... Ja jestem na radiówce 18 megabitów. Słuchaj, jak jest taka tablica koniec świata, to Ślimak mieszka 200 metrów za nią. Dokładnie tak. O, dawajcie, chłopaki, gotowe, bo już się kończy czas. 27 sekund, no. Nie dział. Chciałem się herbaty napić. Wiesz, gdzie to jest, nie? Ciastka masz? Wy nie pijecie herbaty o 5? Gdzie? W Anglii. A w Anglii. O kurwa. Jest zarobista. Start z dupy. Ja mam najlepszy, bo nie obusiłem. Oho. Dobra, Marta, jedź. Było to jest dobra. Zbyt ryzykownie jechać w dwóch. Już było dobrze. Ale się pięknie pyknie. Nie, ja to mardę wróciło, ja po prostu nie miałem jak uciekać. Aha, czyli wydarzenie ja jedyny. Nie, mam uszkodzenia. Ale nie duże. 13%. Nie, obróciło mnie. To za dużo. Zakończymy wyścig, nie? A możemy zrobić restart, jak tyle nas poleciało? Absolutnie. Chyba już wszyscy, nie? Nie, jeszcze dobra. Ja nie. Dobra, to jest nie fair, ja idę stąd. Już mi się nie chce. Ja poza tym, to ja się jak nie wygrywa, to ja się nie ścigam. Tak, to nie ma sensu. To nie ma sensu. Chcesz się trochę pośmiać? Dawaj. Usunąłem sobie tego schuda, ten wyświetlacz z paliwem i ze wszystkim, nie? Także nie wiem, ile mam teraz. Aha, bo nie masz... Aha, ja mam drugi monitorze, no tak.
Ten mi mówi, że straciłem reflektor i nic nie widzę. Jest piąta rano, kuźwa, po co to światło? Dobra, no i za 10 minut będę stał, 15? Gdybym wiedział, to bym palił teraz dopiero. Spokojnie, wyścig jest długi, szansa, że nie żadnie dojedzie. Ja muszę zmieniać strategię na naprawę. Bo w niedzielę to albo grubo, albo wcale. Bo mi auto nie jedzie. Ale ładnie to Ferrari wygląda. Niech stoi w tym boksie, napatrzy się na niego przynajmniej. O, Miki! Osadzokiem. Co, Mikita już poleciał? Tak! Czekam, aż żeby nikogo nie rozpieprzyć. O kurde, dobra, prawie też poleciałem do tego. Czy teraz Miki wyjdzie bokiem, to twoje GT1. Chyba nie wymienię paliwa, mam. W samochodzie pokazuję, na kierownicy. Zmienię sobie wyświetlacz. Zamontował sobie starą drewnianą. Klasyczną spoczną. A, dobra, 10-3. Dobra, spoko. Teraz się spokoiłem. Myślę, moja grande strategia poszła się. A co ja mam powiedzieć? Czwarte miejsce kwalifikacji i co? To jest dopiero kicho. Ale kicho. Jak już wywaliłem, czy teraz boję gaz do pana nacisnąć? Marta wywaliła. Wykręciła bąka. Czy jest szansa, żeby ewentualnie po jakichś tam wcześniejszych treningach, oczywiście wiadomo, żeby nie był jako taki pełny amator do was, do PC, do tego, do Aseta dołączyć jeszcze? Pewnie. Nie był jakiś tam, bo tam widzę, że tam grid to raczej pełny zawsze jest. Wiesz co, dziwo, właśnie jest tam duży. Jest pełny, nie? Chłopaki z ASH trenują jak wściekli. To parę do zdobycia. Nie, ale to GT7 zaczęło wkurzać po prostu już. Fajna rzecz, że można malować auta, ale nic więcej. To właśnie pomaluj na zewnątrz jakiej więcej. Sąsiadowi sprayem. No. Naklejki to jest. Witam widzów na moim kanale. Boże, Luki mi napisał, kobiety bąków nie puszczają. Co, dlaczego to tak w ogóle? Aha, no Marta się... Powiedziałem, że Marta bąka puściła, nie? Myślę, że ten... Balnewa, nie? Aż prawie mi się wywalił, jak zobaczyłem ten napis. To Luki czemu nie jedzie, a nie, niech się wytłumaczy. Dokładnie. Skoro ma czas pisać. Kurde, i teraz stuknęłem wszystko. Wszystko przeze mnie. Mi tego brakowało. Dzień dobry, witam widzów na maszynie, na moim kanale, tego ślimakowego, a tam dwie osoby, on i żona. Żeby jedna i zaraz uciekł. A tu Libar.
Zapomniał, że jest wyścig. No nie, no kurde, Max. Ale to jest bardziej na auto. Nie ma się poddawać się na pierwszym okrążeniu, rozwaliłem i jadę. Ja też na pierwszym rozwaliłem. Dopiero co żeś się z widzami przywitał. Nie chodzi to podawać. Tylko muszę. Żona mu nie pozwoliła jechać, nie? To się jedzie bez pilota. Strategia pitstopu, wybierz strategię. Kurka na prawa. Oho. Krzywo kierownicy mam, nie? Ja też właśnie, no. To jest przekichane, tak jechać. Jeszcze jakby to coś miało z 50-60 koni, to jeszcze by się dało radę, ale... Ale wytrzymam do pierwszego pitu. Ja nie wytrzymam, bo mam tak krzywą kierownicę. Ja mam 8% na prawym zawieszeniu, dlatego mam lekko skrzywioną. Ja mam 35 na lewym. Ja miałem 50. O w mordę, no to weźcie mnie takie poważne. To nie ktoś mnie palnął z tyłu. U nas tak się nie jeździ. Ale dziwne, że się nie rozwaliłem światem. Ale trzeba ma kółkę strasznie. Auta nie chcę prosto jechać. Kurde nie. A gdzie jest w ogóle gazdy pistoku? Tak bym nie zachowało. Przed prostą startową. Nie wiem, puścisz mnie, znaczy dasz radę tak wyprostować. Jasne, kierownicy. Tak, już patrz. Dobra. Dzięki. Wow! Ale mi dwójka z tym autem teraz. Ale spoko. Jest taki plan, że pojedziemy na jeden pit stop potem tylko i... Przed wjazdem na prostą startową. Aha, tutaj, dobra. Dobra, panowie, naprawiać to wszystko. Kurwi! Da. Gdzie jest mój pit stop? Zobaczyłeś na wygląda. Rozjechałem kogoś ten, ekipę. Moją. A ja czemu mi opony zmieniają, kiedy miałem repair only? A miałeś włączoną? Tak. Tak, na 100% jeszcze sprawdziłem, zmieniłem. Nie naprawili cię chyba, nie? Naprawiają mnie. Ale zmienili mi opony, nie wiem po co. Mam nadzieję, że nie zmienili mi jakieś opony mokre. Deszczowe. Tak, możliwe, że mi na deszczówki zmienili. Podjabać deszczówki. Ale nie wiem właśnie, może mam to źle ustawione. Kijo było. Nie wiem, kto tam za mną jeździ, ale leci. Dzięki. Tak się podpaliłem, że niedziela wyprzedziłem, że wyrąbałem w bandy. Zagramy też wszystkie zawsze. Famason napisał dzięki za olanie mnie znowu, to ja nie wiem o co może. Ja też o co chodzi, o co chodzi? Bo chyba wyrzuciło, nie? No tak, ale ja nie pisał na tym na czacie. A jak? Mam opony deszczowe założone. Znaczy, ty to masz farta z tymi pitstopami. Ja nie rozumiem tego. Ustawione mam na prawe tylko i założyli mi deszczowe tego. Jeszcze przed pitstopem sprawdziłem. Strategia wyścigu. Wybierz strategię. O,
co dostaje 10 sekund kary. No, nie rozumiem. No ale na Discord nigdy nie patrzę podczas wyścigów w masy, także albo wchodzić na grupę tutaj, albo pisać na tym, na PSN-ie, gdzie nam się wyświetla to. No, to chyba tą grę, bo to chyba tą grę też robimy, jak jest jakiś problem. No właśnie, no to po to robimy imprezy, bo tu mamy na PSN-ie czat, już się wyświetla podczas wyścigu. O, się zmęczyłem tym wyścigiem, wszystko krążenie, drugi pit stop, jest progres. Przejechałem 5 okrążeń bez pit stopa. Ale przynajmniej miał mniej niż 70, nie? O kurde, dobra. To jak za ten. Zadę sobie do pit stopu. O! Jedź do kanta. Dokładnie. Ja jadę do końca, tylko że próbuję ustawić tą strategię. Bo mi się nie ustawia. Dostosuj strategię. Miękkie, naprawy. Wszystko. Ja to robię. Chyba mnie. Dostosuj strategię. Napisane jest tak W. Miękkie sliki i wszystko napraw. A może chcesz, żeby zapisać coś takiego? Tak, napisane jest. Napisane jest. Wybrana strategia. Czyli tam Ctrl S zrobiłeś. Tak. Tak samo jak zrobiłem wtedy, że włączyłem sobie tylko naprawę na pokonaną strategię wybraną i wywalam na deszczowe opony. Pytanie, czy to nie jest jeden z tych bugów. Wierzę na prostą startową teraz. Ja. Znowu mi dubluje sieć lewą. Jadę. Dawaj. Opony na prawa. Ciekawe, czy mi założyli teraz dobre opony. To faktycznie jakoś tak dziwnie, że tak szybko drugi raz. Bo ja do boksu znowu zjechałem. A, dlatego. Nie jest to mój dzień ewidentny, kurde. No nie poddajemy się, jedziemy dalej.
tego mam przywodzić. Mały korzuch siedzi spokojnie i wygrywa wszystko, patrzcie, życzę miejsca na to. Miałbym drugi. Czekaj, jeszcze gość na 40. Ostatni raz dobrze trzepnąć i jest po zamiatanie. Przy dublowaniu. Tułko odpadnie, bo tak zmieniłem z marsowym rajem. Stał w poprzednio, jak go zapierdzieliłem, to powiem ci, że tylko mi inżynier powiedział, kółko ci odpadło, nie? Tam ci wypadło. Kółko ci wypadło. Widzicie, jak się to czuło. Kółka to wypadają łatwo w LP3. Tutaj też. Tak? Nawet nie wiedziałem. Ja straciłem pięknie tył i odpadł. Ale udało się jechać. Kiepsko skręcał. Znalazłem sposób na spinny w moim samochodzie. Bo nie jedziesz. Nie upatrzę drugi ubiegł. Samo miazdo, myśmy 2% silnika zeszło. A ani go nie przegrzewam, biegi wcześniej zmieniam. Na piownicę masz za bardzo coś w tego. To będzie, jak się opony zaczną kończyć.
zauważyłem, że dashboard nie działa. Mały nie wie, to dziś źle, ale wiesz, że nie. O, w końcu świta.
Wiesz, że sobie te światła schowali? Ale super na ten słońce świeci. Wiosna, panie sierżancie. No, czuć, czuć, ptaszki ćwierkają. Jak to jadę na indoor, tak ją brygam cały czas. Chciałem pobrygać, żeby ziki to nie było, to ja bym się uwalił. To może być ręcznego, co dla ciebie. Albo ogranicznik. Ale żeś poszedł elegancko. Ja cię nie mogę, wiecie co? Rozwaliłem to takie żółte na wodę, to stoi przy wjeździe do pit stopu. Te beczki. O, to beczkę tej, wiesz co? To się osunęłem od niego, bo uciekała moja torna, który chodzi bokiem. O, ja pierdzielę. Ale tej. Powiem ci, już myślałem, że to się nie wyrobi za bardzo. Ja też myślałem, że nie wyrobię to, wiesz? Ło, kurde, aż sobie ten mumak zapiszę dosłownie na chwilę jakoś. Zrób to teraz. Ale nie, bo 40 minut ci pierwsza zapiszę, jeżeli powinno być. Ważne, ja cię po na środku toru. Ta beczka teraz tam, stoi na środku toru? A tam jeszcze, ty, Miki, ale tam uważaj, tam jeszcze moja maska leży. Zjebałem, ja się z tego maska nie zjebałem. Żeby nie było krytycznych uszkodzeń. No. O kurde, wiecie. Ty, ale beczka leży na środku drogi. Sorry. Rozumiem, kolekcję, że nie za mną. I tu jest druga beczka przed T1. To było na 15 okrążeniu, kurde. O kurde, ale sobie to zapiszę bez kitu. Uff. Tutaj nie. Spuszczam lewą stroną. No. Znam gdy koniec, nie? Tam gdzie takie centralne co czołuwa w tą barierkę, na tam gdzie beczkę stała. Miki, ty jedziesz tą Toyotą? Tak. Ojojojo! Ale bym się zagapił, ale byś dostał dzwona. Widziałem to w lusterku. Się dzieje dzisiaj. Kurde, jakoś jestem rozproszony po tym wypadku. Powiem wam, że odparłem sobie teraz drugim bokiem delikatnie, mi się kiedy nic nie stało.
Przypadkiem przez te wszystkie wypadki zaszczędziłem sobie jeden pistol. Mam 54 litry paliwa. Jedź po lewej. Dzięki. Dzięki, jakbyś jechał, daj znać. O, to jest poproszę daleko. Na 3 sekundy. Już mam też scharatane oponę mocno, także... 23% z przodu lewa. Ja nie wiem, nie wyświetla mi się. Ale tak chyba jeszcze źle. Czy 20% czy zostało, czy 23% zużycia? 23% zużyte z przodu lewa, najbardziej. To ja mam trochę więcej. Ale ja się kręciłem parę razy. To... No tak, natomiast z tyłu są całkiem dobre. 12% tylko. Zakręt się nie zmieścisz, ale dupa nie ucieknie. Może się przód jedzie. Na tył już szabo trzyma. Znaczy przód już szabo trzyma. Nie mam takie złe tempo jak prawie w swoim tempo w Polsce cało znowu to wcześniej przejechać. Szkoda, że tylko jedno. Nie, to było słabe odprawienie, które było. Nie było dobrze. A myślisz, że to było procesa najlepsze? Oj tak, nie czepiajcie się, to jest humor. To humor poprawi go, aby od razu realia. Pali mi 2,7 w tej chwili ten samochód. Tak oszczędzam. To bardzo mało, 2,7. Normalnie 3,4. Nie, ja mam 2,8, też bo zmieniam wcześniej biegi. Ja mam średnią 3,3. Masz tempo trochę inne. Dawaj ślimak, jedziemy na FL-a. Ej, bo uderzyłem w bandę. Dwa zielone, dwa purpurowe sektory. Widziałem tą maskę właśnie minę. Po której stronie leży? Po lewej, po zakręcie pod górę. Tak w lewo jest przed, a dwa zakręty przed metą. Zatrzymał się na, znowu na oczy skręty, bo on trzymał kierownicę górę. Tu jest przyzwyczajny. O kurde, oczyszczyliśmy zakręt. Thank you.
Kurde, chyba opona nie wytrzymałem na tym bardzo, na jednym pizze. Dwa zniszczenia z przodu, ale mam delikatnie krzywą kierownicę. Amortyzator masz. O, można się w końcu napić. Sucho w gębie. Ty, uwinęli się. Z naprawą 37 sekund. Wozi na tej prostej, kurde, jak masz delikatnie coś szkodzi. A to ty tak jedziesz lewo-prawo, lewo-prawo. Jezu! Aleś hamował wcześniej. Kto? No ty! Nie, ja to za tobą. A to Marta ta przeziamowała. Marta, Jezu. A to Marta. No. Aż kierownicę wrywałem z uchwytów. Pomyślcie, że to tylko gra. No nie chciałem wderzyć, nie? Krew to zrobili w pistopie. Co za, kurde. Mały, jedź po lewej. Nie. Thank you.
myślę, że lepiej mi się jechał, ale nie wiem, gdzie jest kierownicy skrzydła. Dźwięk, nie taki, hamulce już nie działają. Mały, tu się nie hamuje. Wiem, widziałem, ale mimo wszystko tu się nie hamuje. Trzech mężczyzn dawali się w bandę po prostu. No i jadę 26 kółko na tym samym secie, nie? Po co tak długo? Nie lepiej jechać 3 razy 40 minut? Nie, bo to chcę spieprzyłem strategię, co ustawiłem z tankowaniem. Aha. Jak mnie dojedziesz, to co zabierz? Za chwilkę, już, prawie się mam. Nie musimy być na tym samym okrążeniu, nie? Nie musimy. Thank you.
Walnąłem delikatnie w bandę. Mam skrzywioną kierownicę bardzo dużo, a mam zero uszkodzeń. A amortyzatory jakie? Pewnie amortyzatory masz uszkodzone. Stąd się bierze skrzywienie kierownicy. Na amortyzatorach są skrzywione. Gdzie to sprawdzić? Takie cztery dziwne, takie coś na ekranie. I tam powinieneś mieć zero. Jak masz inne większe lub od zero, to jest źle. No ja nie mam tego w sobie. Nie. No to domyślnie nie ma tego. Ludzie. Nie ma tego w chudzie. Są. Obok temperatury. Nie, ich nie ma. Ale nie domyślnie. Są pokazane obok opon, a między zawieszeniem, jak skacze bump i rebump. Aha, w tym pełnym chudzie? Tak, w tym pełnym chudzie. Tak. Chudzie. Sztywność... Chudzie? Sztywność skoki i wysokość, nic więcej. Wystarczy sztywność i grubość. Nie, no weź, dać. Ja chyba wymięknę. Nie, że. Kurde, wystraszyłem się białą plagą, że wolny samochód. To się okazało, że to ty. Oj, ja! Nie działa, nie jesteś w takim miejscu, kurde. Gdzie stoi? Ustawiam sobie te, kurde, rzeczy. Chcę wyobrazić, żeby mi opon nie zmienił, debile, a mają wstęp takie pisane, że mają zmienić. A to ja miałem mieć ten biedny team z biedną załogą. Dalej masz. Ale uporali się z wszystkim wcześniej 1 sekund. Po prostu Miki jakaś drugi, awalia elektryczna silnika, pracujemy nad tym. Fajne masz takie dzisiaj. Masz jazdę z bajerami. Bez kini tutaj, bo podmienił mój team chyba. Awaria elektryczna silnika to nie. Masz trollowego Aston Martina. Ej, to chcesz od Aston Martina. Bardzo dobre auto. Nie wiem, nigdy nie jeździłem. Nie, wiecie co, ja idę sobie. Ja jeździłem w PC2. O! Zlęc do bocznika. Monitoruj. Jak mi te kurwa ciule tempę nie zmienię, bo potem normalnie... Patrzę mi na ciebie. Ślimak, Iktor is faster than you. Ha, 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 to jest grane. I co, nie zmienili ci tylko opon? Nie zmienili mi znowu opon. No nie zmienili, bo właśnie patrzę na ciebie. Ty, no czekaj, kurwa, co sobie odpierdalają? No mówię, ta strategia jest taka, nie wiem o co chodzi. Ja też ustawiałem to dwa razy i dwa razy mi też nie zmienili. No ja trzeci raz jeżdżę. Ja to już poszło. Przynajmniej 10 sekund dojebało. Na bank macie coś źle ustawione. Niemożliwe, żeby tak nie zmieniało wam. Sprawdzałem dwa razy, miałem już ustawione. Ja też sprawdzałem dwa razy, jak miałem ustawione na prawa tylko, a nie na deszczowe. Na deszczowe jakoś dziwnie, że wy macie zawsze problemy. Dokładnie, ale nikt inny, nie? Jakoś mieliście te same taktyki, te same problemy. Kurde. Powiem ci tak, jakbym cię nie znał, to ja pewnie złośliwy jesteś. Nieprawda. Oh, shit.
No, prawie byś nie wyhamował tutaj. I w pizzy wylądował. Na tych szybkich eskach za... Ja wiem, bo ja ciebie oglądam, a ty... Aha. No mnie jak się w ogóle stało, że tam wyjechałem tak bardzo na tą trawę. No już poszedłeś do przodu bardzo. Jak przecinak. Tu mały Gorzów to jedzie jak Kevin Magnussen, tak na szare eminencja, nic nie mówi, siedzi cicho i kurde no czeka. No bo on też siedzi cicho i wszyscy... A po wyścigu ci powie, suck my balls. Kiss moja dupa. Dobra, na tym paliwie powinienem już dojechać, bo mam chyba z 8 oprowień straty do was, więc... Na raz zobaczymy, czy to tam jest. No jak tak będziesz tor skracał, to na pewno dojedziesz, tak? Jak on sobie 2 km zruszy po trawie, kurde, na okrążeniu. Ale nie dostałem nawet ostrzeżenia za to, wiesz? Marta też jedzie pięknie. Coś jest niech, albo mi opon nie zmienia. Kurwa, co za debil. A to i trzon jedziesz bez maski, wiesz, przednie tak w ogóle. A bo ja chłodzenie mam lepsze, bo mi się... Na ekranie tej. No przecież zgubiłem wtedy, co ty byś uwalił w ten baniak. O, w tym baniak. Ja tylko czekam na to, żeby to zapisać, nie? Ale tak, musisz czekać do końca wyścigu. Dokładnie, no, dokładnie. Już zapisałem tę powtórkę na PS5. Teraz to z wyścigu w grze zapiszę. Kurwa, znowu mam krzywą kierownicę. Kto tu czy dogania? Kurde, no Martusia jedzie, nie wiem, teraz dylemat, puścić ją, bo to kobieta, czy po prostu zawodnik, i wtedy nie puszczać. Nie, no ona jest za tobą centralnie, jeśli chodzi o stawkę, nie? No to walczyć o pozycję. Ale kobieta, no. Ale w Mercedesie. Iron Dame. To jak w Mercedesie to nie. Nie było BMW. Ale w sumie to McLaren ma silnik BMW. Ta V12 przecież jest z BMW. Znaczy właśnie wiem, że ty nie jedziesz nie z McLarenem. Nerwowy jestem na to, strasznie. Jedź mały stan z lewej. Pojechał. Naprawiłem cię. O, Marta siedzi na dupie i to nowi. Będzie teraz. Jest, było. O, jeszcze i co? O, prawie się naprawił. Stuknęła mnie. Stuknęła mnie. Tak. Przy czystym wyprzedzaniu. O, Beskid, fajny, ale ja za stary chyba jestem, taki długi wyścig. A ty nie jesteś mój rocznik? Może tak. Jest młodszy. Jest młodszy. Bo ty jesteś chwilą 8-1, nie? Tak, 8-1. No to ja młodszy. Chyba śpikuj ty. Ty jesteś jak mój rocznik praktycznie. Najlepszy rocznik. Nie, ja mam najlepszy. 8-0 czy 8-2? 8-2. O, młodzieńcze.
dupa się odezwała. To najlepszy odnośnik 4, panowie. To nie wiecie. Albo tak jak Markus. Albo tak jak Markus 47. 47! Ma, jakby ci to powiedzieć, byśmy jak z Kłosem mleko pli, to się na gówno papu mówił, także. Kurwa, jak mi teraz nie zmieniło modne. Dobra, Miki, patrzę na ciebie. Czwarty raz jeżdżę, kurwa, to pistoletnie. To jadziem. Wjeżdżaj, tylko nie zapomnij. Jak teraz kurwa te dziady nie zmienią, to wypierdolam sam skład. Weź nagraj potem. Ty streamujesz czy nie streamujesz? Streamuję. To potem zobaczymy, co tam się działo. Nie zmienili. Teraz zmienili. U mnie na ekranie nie pokazały głośniki, wiesz jak ja go na ciebie? Nie, zmienili opon. Kurwa, aleluja. I do przodu. Ale ciśnienie mi ciule podbiły, także. Oj. Dobra, chuj. Trzeba gonić teraz. W sumie tak się teraz stało, że trzeci, czwarte i piąte miejsce jest na tym samym okrążeniu. Nie, Miki, ty masz kółko do przodu praktycznie. Nie no, Miki ma do przodu, przecież my z Martą to nie dopiero. Ale nie, przez chwilę pokazywała jako 5, nie? Ale ktoś go goni. Mały jest na drugim miejscu teraz? Tak. Brawo. Sporą przewagę. Ja jeszcze mam 50 minut, żeby wywalić. Nie wytrzymał mój dom. Wow! Kto to przewali teraz? Miki. Mały. Ja żem sztufami. A kto za nim idzie? Ja. A przewaliłeś też? Nie. Bo mnie wyskoczyłeś po totoru. Mały pizzy w ogóle. A muszę. Wróciło mnie. Co, chłopcy, chciałbyś mnie wyprzedzić pewnie? Nie, pojadę z tobą trochę. Zaoszczędzę paliwa. Do kolizji, nie? Tak. Lewa twoja. Dzięki. Kurde, ten zakręt jest tak głupi. No. Ciężko go wyczuć, kiedy przyspieszać. Thank you.
Żona założyła słuchawki, nie mogła słuchać tego mojego gadania. Co tam powiedziała? Mówię, że żona aż założyła słuchawki, bo nie może tego małego gadania słuchać. Wiedziała. Czemu się jeszcze bardziej? Cię obróciło? Nie, nie obróciło mnie, tylko chciałem ci, wiesz, myślałem, że ciebie obróci i chciałem jak najbardziej szczerze oszczędzić ten zacieśnić zakręt, żebyś mnie nie zahaczył. I zahaczyłem o płot, bo nie wiem, że tam zostaje. Ale gorąco, ja nie mogę. No. Dzięki, rządzie. O ja. Osiemdziesiąt jeden mam amortyzator. Iluś na kierownicę. A, bo ja mam opony zrobić. Kurde, że on ten star miał, żeby mnie wywalił dwa razy w bandę, kurde. Ja trzy czy cztery razy do pitu zjeżdżałem, bo mi to... To mój budzik dzwoni chyba, kurde. Już wyłączyłem. Przypomnienie, pora. No, przypomnienie, że nie, że muszę dać przy tabletkę. Weź tabletkę? No, mój pies jest na serce chory, więc tabletki bierze. Kurwa, co ty mu robisz? Ratuję życie, no co mam robić? Teraz. Najlepsze jest to, że ja tego budzika w ogóle nie słyszałem, tylko na ręce czułem zegarek, a ty go słyszałeś. Ja też go słyszałem. No, ale co tam by było? No. O, pozdrow ślimak. Ej. Gdy ty masz urządzenie? 37? Nie wiem, się cieszę, że jadę jeszcze. I że nic nie trzeba po 35 okrążeniach naprawiać. Okrążeń? Tak, mam 5 w plecy, tak, wiem, nie musisz tego podkreślać, jesteś fajny kierowca, dobry, tak. Nie, naprawdę nie wiedziałem, że tak dużo. Ja mam 8. Serio? Wow. No. Ja jestem chyba 6 albo 7 razy w boksie i za każdym razem naprawię. Nie, przynajmniej cię opony zmieni. Zawsze szukaj plusów. Ja powiem wam tak, że przełączyłem sobie na duży TV z monitora i teraz sobie oglądam jako wyścig was. Masz od razu z komentarzem kierowców. Tak, takie cuda, niewidy. Nawet to jest za mały, szczególnie mały, prawda? Nie grozi to 50 sekund kary, także. Ja bym cię uczynił, aby miał 580 sekund. Ja
Ale się gdzie nigdzie porobiły cienie na to, że nic nie widać w zakrętach. Ty, koncert, bo ty mówisz, że ty masz psa. No. A ty mieszkasz w Londynie, tak? Tak. Gdzieś tam w centrum, czy? Bardzo blisko centrum, tak. Prawie w centrum. Druga strefa. A to ten pies widział kiedyś trawę? I to bardzo dużo. Jak kłęb zjada. Tak, jak kłęb zjada, tak. Po maszu rośnie, kurwa. Mech na ścianach. Ja tak się pytam, bo to wiesz, jeżeli tam w centrum, to wiesz, tak raczej nie za wiele jest zielonych terenów. Tu jest dużo parków. Ja zaraz przy rzece mieszkam, także mam też dużo takich, wiesz, przyrzecznych parków. W sumie to ja tak śmiesznie mieszkam w miejscu, które nazywa się Wyspa Psów. Aha. A Love Dogs. Bo kiedyś, za czasów chyba Henryka VIII, tutaj były te... Jego psy tu były trzymane, myśliwskie. Psiarnia tam mieszka. Właśnie chciałem powiedzieć, że u nas to by się inaczej nazywało. Komentarz. Wyspamęt. Dzięki, aż szeroko pojechał. No wiem, bo... zdarzyście się teraz, te czerwone kropki się rozsypały. O, zaraz drugi pit stop. To weź tam bodziec z 10 wyprzężeń. A ja mam za dobry team, ja tak długo nie chcę trzymać. Red Bull. Teraz będzie, mam nadzieję, bez napraw. Niedziel chyba usnął, bo się przestał odzywać. Przed telewizorem. Jestem. To kierunek sporo. Oglądam Star Treka. Którego? Którego? No nie wiem, Discovery, Picard, Next Generation, nie, Deep Space Nine. Starego. Next Generation. Next Generation, okej. Okay. Najlepszy w tej części. Picarda teraz będzie drugi sezon. Ten pierwszy był taki średni, Picarda. No, a tu miary fajne, ale drugi sezon... Discovery lepsze, moim zdaniem. Discovery fajnie.
you're coming up on a back marker. Jakby tak człowiek jechał uczciwie, to powinien jechać na tym, na sprzęgle i na hadrążku. To wtedy już po drugim okrążeniu byśmy zakończyli ten wyścig. Ale nie każdy ma też, nie? No, no, tylko mówię, nie? To był już niezły hardcore. Ale to w singlu, bo to w multi nie ma człowiek szans. O! Trzeba pitować. 40 minut do końca. O, mały, co tam opony puściły? Że raz Polksesa wyprzedziłem. Dwadzieścia dziewięć sekund. A jak na tych świeżych gumach wyjedzie, to jest wrażenie, jakby szybciej auto jechało. Za prosta kierownica jest. A może lekko skrzyżowa.
ale powiem wam, że fajny, elegancki wyścig. Hej. Będę powoli podchodził, Ślimak, bo lagujesz trochę. Tak? Zaraz na prostej. Okej. Dzięki. Zaraz bym idę. O! Ten moje 18 megabitów, nie? Jest mało. Ale to i tak, że to działa. Też pewnie kwestia samego latency, nie? Jaki jest ping. Aha, pochwaliłem się. Tak, nic nie przerwało właśnie. Tak? A. Dlatego tak skakało. Ale powiem ci, że ja to miałem ostatnio w dwóch wyścigach właśnie. Miałem w PT2, także mi wiesz. Telewizję internetową i mamy przez Skype'a.
na Wi-Fi. Weź ją odetnij. Czemu się go powrócił? Już trochę za późno. Chłopiec, a to graficzna zjeba i wiesz. Yes. Brutalne podejście. Ja bym po prostu jej EPI zablokował i tyle przed wyścigiem. Chociaż raz mnie kurwa mój inżynier pochwalił za tempo, nie jebał cały czas. Jak nie lubiłem tego toru, tak teraz mi się spodobało. Fajnie się z takim szybkim samochodem. Kurde! No nie, 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 jak to jest możliwe po prostu? Suspension damage, super. Na początku okrążenia, brawo ty. Przejadę nic kurde na tym górze. Ty weź ze mnie wyprzeć, mały. Dzięki, Marta. Ferrari, matko szurka. A nie brutto rdza, to Ferrari w końcu. Ty patrz na tego swojego sroza, Panoza, jak to się nazywa, kurde. To jakiś no-name chiński. No-name chiński. To jest WRC. WRC rycycescy. O kurde, to miał wyjazd z boksu. Szacun. A to by co robili, mały? Szóstkę górną, trzonowca i jedynkę. Dzięki, mały.
Powiem ci... Było blisko. Tak, to byłem ja. Powiem ci, że jakbym cię czasnął, to... No ja uciekałem tylko z wyśliganej. Tak, że jakbym cię czasnął, to i tobie by mi z dupy skrzynię wyciągali. Ja mam czerwony amortyzator. A, ślimak, to jeszcze jedyny, żebyś nam cię rozłączyło. Nie, tylko ten. A nie, chyba mi zarywa, bo nagle mnie walnęło w bandę. A, no to masz lagi na bank. Oj, tu się dzieje na tym zakręcie. Będę myślałem, że da się na skróty pojechać. Ty, my jesteśmy we trójkę na jednym okrążeniu. Kurde, ale fajnie. Chociaż nie, chyba nie. Nie, Marta jest przed nami, zapomnę. Ej, nie hamuję się tak tutaj. Kurde, mały, sorry. Zostawiłem sobie za tobą dużo miejsca, mówię, kurde, spokojnie mi hamuję. The engine gone. Co, motor szadem? Jasne, narka. Nara. Odkładam. Trzymaj się. Ej, jutro to AC. AC. No, to do jutra. AC Milan. AC 34. Zgubiłeś mnie. Nissan 34. A, Nissanem jeździcie, no tak. Na SPA, tak? Tak, powiem ci, że tam turbo odbija tak, że się gęba cieszy na samą noc. No w końcu Skyline. A, klasa. Wczoraj miał GTR 35, jak szedłem na siłownię. Nie, to przedwczoraj. Ale są też fajne. Ale 34 to jest klasyk. Mi się najbardziej podoba 32. Nie, to mi się najbardziej podoba. E34 i S15 Silvia, żeby było. Mi się no, żebyś się naglądał, no bo żeś się szybkich i wściekłych naglądał. No.
E Boże, czasu gratyzmu pierwszego, to się wtedy szybciej sieci nie ślili tam. Mi się nie podoba przy C4 ten tył. Natomiast 32 jest taka łagodniejsza. 34 ma właśnie. Taki ma być. Kwadratowy i. 32 albo 33, te dwa to mi się podobają. Dobra, panowie, to jeszcze raz wyjdę. No. Ej. Narka. Kurde. 20 minut. Czyli jakieś 11 okrążeń. Nie no, więcej. Dwanaście okrążeń. No, ważne miejsce do wyprzedzania mały, naprawdę. Jakie? Pierwsza ten, serpentyna pod górę. O, ja tam to nigdy w życiu. Pierwszy spin. No, tam blisko było, powiem ci. No. Ojej. Tam ci powiem, że tam na trójce najlepiej wychodzić i delikatnie z gazem. No, ja tam dwa razy wyrżnąłem. Thank you.
co to się tym małym stało, że tak ci w ogóle tempo spadło? Byłeś drugi, trzeci, teraz kurde na piąte spadłeś. Aha. Nie, bo ci zajebiście szło, kurde, naprawdę. Aha. A co masz za kierę? Znajdźcie się strasznie. Nie dziwię się. Co się odezwał? Spin! I od razu komunikat. This car is no more. This car is no more. Stop the car, stop the car. Ale temu Albonowi ładnie się dzisiaj zapaliły heble. Ty, ale wybuchły pięknie!
Chyba Marta ma coś auto rozwalone. Chyba tam na S-kach uderzyła, bo tam ją mijałem. Jak stała. Aha. A tam są duże prędkości, więc można nieźle przygrzmocić. No, można. Chcesz za mną pociągnąć, czy wyprzedzasz? Jest. A to ty, Niki, a nie, to się go nie wyprzednie, ciebie nie Jesus! Ale jaja! Zbiłeś? Nie, hamowałem na maksa, żeby nie wjechać w kogoś. A nie, frajda jazdy tą Ferrari już przez 2 godziny. Kurde, naprawdę. GT1 w ogóle są fajne. Fajne. Dają dużo frajdy. Mój silnik jest 12% w dół. Mój jest 22. Ale wiesz co, ja nic nie uderzyłem. Po prostu z samej jazdy tak mocno się zużył. Ja też jestem zaskoczony. Dlaczego od razu sugerujesz, że ja musiałem gdzieś uderzyć? Bo mówiłeś, że uderzyłeś kilka razy. Więc, więc ja nie sugeruję, ja po prostu... Nie, łączysz fakty. No, dokładnie. Wnioski takie wyciągam. No i tak kurde cisnę i na podium skoczyłem, kurde. Aha, brawo! A chciałeś restartować wyścig? Dalej chcę, bo mówię, że jedziemy jeszcze raz. No z tymi pitami to była ciebie hydro zagadka. Zobaczymy co na replayu. Wiesz co, powiem ci, że wszystkie pity, które dzisiaj ustawiłem, całą strategię dzisiejszą, nie działało mi nic. Przełączyłem się na starą, co miałem z GT3 i normalnie ją mi zaczytało. No ciekawe. No mi działało dzisiaj wszystko, a ustawiałem ją przed wyścigiem. Wiesz co, nie wiem, czy coś w ogóle nie widział. Widział, że ma zmienić opony, a nie zmieniali opony. A używałem dwóch różnych, bo używałem takie, gdzie mam wszystko, czyli naprawę plus zmianę opon plus tankowanie i potem używałem takie, gdzie mam tylko opony i tankowanie. Nie, to ja miałem i naprawę i opony zawsze, ale... Dwa okrążenia do końca. Wow, co to było? Dwa samochody zaparkowane. Ja,
Weź tabletkę, weź tabletkę. Tym razem to nie ja. Koniec. Dobry był wyścig. Koniec wyścigu. Ale... O kurwa! Ale żeśmy zwalił Niki. Kto tam stał? Ja. Ojej. A to ten. Elegancko, elegancko, żeśmy kurde Wiki wydzwonił. O jest. Jezu, która to jest godzina? Za 15:12, a spoko. Nie, to jest przy 11. Chyba ty. Dzięki bardzo za wyścig, kurde. Dzięki wielkie. Dzięki. Fajnie się wam niezła, niezła kara, Miki. 50 sekund. Bo jak się bawiłem w tym, jak się bawiłem w ustawianie pistopu, to mnie wywaliło wtedy. A, no tak. Wiesz, przecięcie linii, takie pierdoły. On powinien jeszcze karę dostać za 3 minuty za to, żeby tak wyzwolił na końcu. To było spore. Poleciało.